Siema, my dzisiaj pierwszy test Yamaha Raptor 250, czyli z nami jest Kuba, Tomek. Siema. Siema. Piona. Żółwias. Żółwias czy Piona? Kask wziąłem. Będzie potrzebne? No, a czemu nie? Nie wiem. A ty nie będziesz jeździł? A czym? No, Raptorem. A dostaniemy Raptora? Kuba. Może? Dasz Raptora? Może? Komin ci wziąłem. Tomek, może tobie też się taki skapnie. Fajny. Trzymaj. Tu ubierz od razu. U nas taka pogoda. O, odśnieża sąsiad. Ja tego od razu będę mieć. Jak tam Tomek po wośpie? 1005 zł i 68 groszy zbieraliśmy. O, a to ładnie. Ładnie, nie? Jak na pierwszy raz? Pierwszy raz zbieraliśmy. Kładami jeździliśmy. To dopiero jest kozak. A wiesz co? Co? Na rynku czy w galerii? W galerii więcej. Tam na rynku to nic się nie działo tak naprawdę. No może tam nic nie było. Ale Agata nam bardzo dziękuję za to, że byliśmy i pomogliśmy zbierać. Pozdry Agata. No idzie na Sławas, nie? Sławas dzielny, nie? Na tych dwóch kółkach, nie? Ciekawe jak tam Raptorek dzisiaj nam, czy w ogóle odpali. Jedziemy do lasu. Kuba pierwszy raz na Raptorze. W sumie kiedy my go kupiliśmy? 2 tygodnie temu nawet, nie? No chyba, no 2 albo 3. Jeżdżę 6 rok. No? 6 rok Kuba jeździ. No i jedziemy do Oliwiera, nie? I wlecimy po drodze do Oliwiera. No. Git. Jest Sławas, jest przyczepka. Ładujemy, pakujemy zaraz Raptora na przyczepkę i jedziemy. Patrzcie, majster szef to nigdy się nie nauczy. A tu to nawet nie nagrywaj. To mówię. O co? Nic. Ale co? Co mówiłeś? Tomek trochę do zainwestowania ma w tego Raptora Kuby. Dystanse? 3. Na tył, nie, tamten jeden, a śruby do tego? To w kompletach sprzedają. Czy tam są śruby w komplecie? Nie. Raczej nie ma. No co, okleina. To podstawa. Manetki. Wydech. O, to jest podstawa, nie? To już wiemy jaki wleci, dominator wleci. Wydech najdroższy. Wydech najdroższy. I co, no i tylko jeździć. Hamulce zrobione, bo tylko płynu nie było, tak? Czy zapowietrzone były? Zapowietrzone. Zapowietrzone no. Były? No, jak płynu nie było, to się zapowietrzone. To zrobiliśmy, a teraz test, czy w ogóle akumulator jest dobry, czy też trzeba będzie go wymienić. A jedziemy odwiedzić widza Olixa jeszcze. Czyli prawdopodobnie będzie z Kubą upalał, znaczy no z nami. Tomek, a tobie Kuba się zgodzi, żebyś pojeździł trochę? Ja tak naprawdę jeszcze nikomu nie pozwoliłem. Aha. No. Aha. No to po co ja ten kask wziąłem w ogóle? Ale ja ci tą obrożę dałem, znaczy nie. Ten nie obrożę. Obrożę, dobra. Tylko komin. To mogę ci dać. Ale co, komin? Kłada. A, dobra, teraz Tomek, ty musisz coś dać. Co dasz? Paliwo. Załadowanie, 5 minutek, zapożyczenie komina, godzinę. Aha, bo ty na minuty nam teraz rozliczysz, za załadowanie parę minut, za, no. Za komin parę minut. Dobra, starszy. Najważniejsze, żebym trochę bąkoli porobił. Ty jesteś synek w porządku. Ale 2 max bąkole. To może go spróbujemy odpalić, żeby potem nie pchać. Trzeba go rozjeździć, bo widzicie, a słyszycie jak piszczy. Ten zacisk jest fajny. Kurczę, to chyba bym musiał Kubie do mojego Raptora ukraść. Ale powiem wam, jak na oryginał to i tak szeroko stoi. Przód jest szeroki. Na tył bym dał tylko dystansę. Czekaj. Trzeba go wysoko podnieść. 3-4. Siedzi.
pędzę przez miasto jak raptor. Światła na ulicach gasną. Jazda! A pozdrawiam chłopaków ze Szlichtyngowej. Jak ostatnio jechaliśmy, to przejeżdżaliśmy koło nich. Wczoraj na live'a wbili, ale będzie jeszcze okazja i przyjedziemy do was. Chociażby pionę przybić. Jeszcze tylko paliwka nalejemy. Olix, czekaj tam za nami. Siedzę. Kuba, i co? Nie mogłeś się doczekać, kiedy na Raptusa wyjdziesz, co? Który instrybutor twój? Ten? Ile ma tego zbiornika? Tam prawie pół zbiornika było, a prawie 6 litra wyszło. I to ponad dychę ma. Jak nic. Kuba, 10-litrowy zbiornik tam masz. Paliwa. Ojeju. No, ojeju, tata już się za głowę łapie i za kieszeń. No, będzie drogo. Paliwo nalane, lecimy dalej. Jest i Olix, zawijamy go. Ale ma fajny ten buzer. Fajny buzer Olix ma. Wygrał w konkursie u nas. Jesteśmy u Olixa. Siema. Siema. Dzień dobry. Jeździmy dzisiaj razem? Jeździmy. Dobrze. Olix już przyjechał i zobaczcie, co tam wyprawia. Już widziałem, bąkole sadził. Fajnie tu. No fajnie, no. Nowa miejscówka. Środowisko naturalne Raptora tutaj jest. I X-Motosa. No. A wydech zmieniacie, czy...? No pewnie. Tomek, zmieniasz wydech, Kubie? No pewnie. On pewnie. Teraz to nie wiadomo, czy to odpali, Tomek mówi.
też jest. Nie, ale fajnie się śmiga.
się fajnie. Było fajnie. Widzimy się w następnym odcinku. Nara, hejos. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.